Moi drodzy, dziś pokażę wam kooperacyjnego deckbuildera, w którym gracze jako bohaterowie bronią miasta przed najazdem hordy potworów. Brzmi znajomo? Pewnie tak, bo takich gier jest całkiem sporo, ale może ta wam się spodoba. Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem! Z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Dziś opowiem wam o grze, o tak, Shadow Rift, autorstwa Jeremiego Andersona, wydaną przez Game Salute. Game Salute podesłało mi ten egzemplarz do recenzji, za co serdecznie dziękuję. Jak już wspomniałem we wstępie, Shadow Rift to deck builder, kooperacyjny deck builder, w którym gracze chronią miasto New Haven przed atakami straszliwych potworów. Gracze rozbudowują swoją talię, starają się zabijać potwory, które wyłażą z jakiegoś tajemniczego miejsca i starają się zrobić kuku miastu i jego mieszkańcom. No i do tego zbierają nowych mieszkańców do miasta, radzą sobie z niepożądanym elementem, który do tego miasta przychodzi i starają się po prostu przetrwać i ochronić miasto. Jak to wygląda? Za chwilę wam pokażę przy stole. No a potem wrócimy tutaj i powiem wam, co o tej grze myślę. Także zapraszam. No dobra, moi drodzy. I to jest właśnie Shadow Rift. Tak wygląda rozłożona gra, przygotowana do rozgrywki. Wybaczcie mój głos, ale dzisiaj turbo dużo już się nagadałem i troszeczkę mi siadło gardło przed tym nagraniem. No ale dobra. Shadow Rift to gra kooperacyjna, w której gracze wcielają się w bohaterów chroniących miasto New Haven przed inwazją potworów. Wygrać można na dwa sposoby. Pierwszy sposób to znalezienie w tej talii potworów, która tutaj leży, odpowiedniej liczby, właściwie wszystkich kart Shadow Rift i zamknięcie ich. Tych kart w tej talii jest tyle samo, ile graczy. Druga metoda na zwycięstwo w tej grze to zbudowanie nieprzeniknionej bariery naokoło miasta, czyli wybudowanie wszystkich kart murów, które tutaj sobie leżą. Można je budować w dowolnej kolejności. W momencie, kiedy znikną wszystkie mury z tego stosu, miasto zostało ogrodzone i wygrywamy. To wiecie już, jak się wygrywa, a jak się przegrywa. Oczywiście przegrać jest łatwiej. Mamy trzy możliwości przegranej. Po pierwsze, jeżeli tutaj w mieście, to jest jakby panel miasta, te karty, jeżeli tutaj nie będzie żadnego mieszkańca miasta, ani żadnego muru, czy też lub żadnego muru, który wcześniej wybudowaliśmy, przegrywamy. Druga metoda przegranej to moment, w którym skończy się stos kart ciał. Jeżeli trupy wszystkie wejdą nam do miasta, znaczy wejdą. Jeżeli będą zabijani wieśniacy i trupy się skończą, przegraliśmy. Trzecia możliwość, jeżeli jakiś potwór, który będzie tutaj wyłaził i robił brzydkie rzeczy, wykona akcję anihilacji. Anihilacja brzmi dość ostatecznie. No, jeżeli taki potwór zrobi akcję anihilacji, przegraliśmy, bo miasto zostało zniszczone. No dobra, tak się wygrywa, tak się przegrywa, a jak się gra? Gra jest oczywiście podzielona na rundy, a te są podzielone na fazy. Na początku każdej fazy, jako że to jest deck building, na początku każdej rundy, przepraszam, jako że to jest deck building, każdy gracz ciągnie 5 kart ze swojej talii. Zaczynamy z bardzo podstawowymi kartami, dzięki którym możemy coś kupować, coś zaatakować i czasami podglądać jakieś karty, czyli ciągniemy 2, 3, 4, 5. Ale nie możemy ich jeszcze zagrać, bo następną fazą jest odświeżenie miasta. Jeżeli mamy tu jakieś karty, one lecą na stos kart odrzuconych i wyciągamy 5 nowych kart z talii miasta. Na początku, oczywiście w pierwszej turze, nic nie odrzucamy, bo tu jest pusto, tylko dokładamy karty.
Na początku tutaj są same fajne karty, mili ludzie. Później może się zrobić troszeczkę gorzej. Następnie odświeżamy tak zwanych podróżników. To są goście, którzy mogą do naszego miasta zostać jakby zaproszeni, ale też goście, którzy będą wchodzili tutaj nieproszeni. Odświeżamy to miejsce, czyli dwie karty, znaczy dowolne karty, które były tutaj już idą na spód talii, a tu wchodzą dwie nowe. Jeżeli, o, bardzo ładnie się złożyło, jeżeli kiedykolwiek wyciągnę takiego czerwonego podróżnika, to on od razu idzie do miasta, do stosu kart odrzuconych, bo oni, no oni nie są mili, tak? Oni od razu idą do miasta i będą robili brzydkie rzeczy. Na razie odłożymy tego pana tutaj. Kolejną akcją, kolejną fazą jest, no nie, nadal nie faza graczy, faza potworów. No i potwory robią dużo bardzo złych rzeczy. Najpierw potwory poruszają się i wykonują akcje. Mamy kilka miejsc dla potworów, jest start, znaczy tu jest talia potworów, jest pole startu, jedynka, dwójka, trójka i tak zwany power area. Nie wiem, czy to dobrze widać, spróbuję trochę to przesunąć w dół. O. Potwory, począwszy od tego miejsca, poruszają się. Najpierw potwory, które są tu, idą do power area, potem potwory stąd idą na trójkę i wykonują swoją akcję. Z jedynki na dwójkę wykonują akcję, ze startu na jedynkę i wykonują akcję. Jakie akcje? Otóż potwory mają to na swojej karcie wypisane. Jak widzicie, tam jest jedynka, dwójka i trójka. W zależności na to, na które pole potwór wchodzi, taką akcję może wykonać. No i te akcje, tych akcji jest wiele. Mogą zabijać jakichś mieszkańców miasta. Mogą ranić naszych bohaterów. Mogą wzywać jakieś, w zależności od tego, jakie to potwory, mogą albo odpalać jakieś karty specjalne. Mogą niszczyć jakieś rzeczy, które mamy zbudowane. No wiele, wiele różnych niesympatycznych generalnie spraw. I kiedy to wszystko już tutaj się ruszy, kiedy to wszystko zrobi swoje niecne akcje, nadal musimy to poczekać, ponieważ potwory będą się uzbrajały w, no nie w cierpliwość, ale w większe siły. I najpierw potwory będą rosły, będzie im rosła moc. Moc rośnie zawsze o tyle, ilu jest graczy. Powiedzmy, jest nas czterech, więc raz, dwa, trzy, cztery. A także patrzymy sobie na potwory, które są tutaj w obszarze mocy i zliczamy tutaj w rogu każdy potwór ma symbol, znaczy ileś symboli swojego plemienia. Dodajemy te wszystkie symbole i dodajemy kolejne punkty mocy. Po co te punkty mocy? Ano po to, że w tym momencie sprawdzamy, czy wychodzą nowe potwory. Każdy potwór ma koszt, który trzeba zapłacić w punktach mocy, żeby on wyszedł. I jeżeli możemy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zapłaciliśmy, potwór wyszedł. Pojawia się nowy. Jeżeli miałbym odpowiednio, jeżeli zostałyby odpowiednio dużo punktów mocy, to ten potwór również by wyszedł, no i byłoby nieciekawie. No ale akurat nie, więc zostaje. No i w końcu mogą za robotę zabrać się bohaterowie. Bohaterowie wykonują swoją turę równocześnie, nie ma tutaj jakby tur. I bohaterowie mogą robić wiele różnych rzeczy. Mogą kupować sobie nowe karty, które tutaj leżą, płacąc odpowiedni ich koszt. Karty mogą kosztować punkty prowess, czyli po prostu coś, co wydajemy na kartach. Punkty mogą kosztować kasę i tę kasę również możemy kupić za prowess. Kupujemy sobie monety i po prostu możemy je potem wydawać. Niekiedy będziemy płacić również punktami magii, na przykład za jakieś magiczne bariery. Karty, które kupimy, oczywiście trafiają do naszego stosu kart odrzuconych i będziemy mogli je
pobrać w następnych rundach na rękę. Będziemy mogli też zagrywać różne karty, które na przykład atakują potwory, które tutaj sobie idą. Są ataki wręcz, ataki zasięgowe. Różnica jest znaczna, ponieważ kiedy atakujemy potwora wręcz, to on nam zwykle oddaje i dostajemy rany. Jeżeli atakujemy potwora zasięgowo, no to jesteśmy bezpieczni i nic się takiego złego nie dzieje. A więc kupujemy karty, możemy prosić różnych ludzi tutaj o pomoc, tych, którzy są wystawieni w wiosce. Musimy coś zapłacić czasami, aby, nie wiem, dostać punkt magii, aby dostać jakieś dodatkowe zasoby. Możemy również jakby zapraszać do miasta tych oto podróżników, płacąc ich koszt, wrzucamy ich na stos kart odrzuconych. Oni sobie przyjdą, tak? Jeżeli zostaną wylosowani w kolejnych turach. I tak to plecie się, tak? Runda za rundą. Najpierw dużo tutaj obsługi i robienia strasznych rzeczy przez potwory, a potem gracze wykonują swoje tury. To ciekawe, jak w normalnym deckbuilderze karty, których nie zagramy, spadają i musimy, tak, ciągniemy nową rękę, to są tutaj karty, które możemy wyłożyć i one zostają na stole, jeżeli opłacimy odpowiedni dodatkowy koszt. Na przykład ściana śniegu, jeżeli zapłacimy po jej wyłożeniu jeszcze dodatkowy prowess, to ona może zostać na przyszłą rundę. Tak samo jak na przykład flanking. Takie rzeczy mają zwykle skille. Również sprzęty zostają na stole, ich nie musimy opłacać po wyłożeniu. To, co tutaj widzicie, to tylko część oczywiście kart. Jest tego znacznie, znacznie więcej, jeszcze nie wykładałem, nie wyłożyłem oczywiście tutaj wszystkiego. Dodatkowe potwory, dodatkowe karty, które tutaj sobie możemy wylosować. Jak to już widzicie, to od razu jeszcze tylko taka szybka informacja. Ta plansza to jest element, z tego co się orientuję, deluxe wersji kickstarterowej gry. Jeżeli nie macie planszy, nie macie tej turbo fajnej jakiejś tam wersji, to rozkładacie te karty sobie mniej więcej tak jak chcecie, a te miejsca, po których poruszają się potwory, są załatwione za pomocą takich oto czterech żetonów. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Jeżeli uda wam się zabić potwora, tak, super, gracze dostają w nagrodę odpowiednią liczbę kart tak zwanego heroizmu. Karty heroizmu to, jak widzicie, świetne karty dające dowolne zasoby. I dodatkowo, jeżeli pociągniemy taką kartę zasobów, to możemy pociągnąć kolejną kartę. Oczywiście na drugim krańcu są karty ran, które nie robią nic, zapychają nam tylko talię, rękę i żeby się pozbyć takiej karty, trzeba zapłacić odpowiednią liczbę punktów prowess. No i tak to mniej więcej wygląda Shadow Rift. Próbujemy albo zamknąć nasze, że tak się wyrażę, rifty, albo zbudować ściany, mury, bariery, aby nie wpuścić potworów do miasta. No dobra, myślę, że możemy to jakoś podsumować. No dobra, moi drodzy, i to jest właśnie Shadow Rift. Tak wygląda, tak się w niego gra. Mniej więcej oczywiście. Czas zatem to jakoś podsumować. Co mi się w tej grze podoba i co mi się w niej nie podoba? Podoba mi się fakt, że mamy tutaj do czynienia z grą, no, tak w pewnym sensie taki tower defense, tak? Mamy brygadę graczy, którzy bronią jakiegoś miejsca przed najazdem straszliwych potworów. I to takich potworów z zewnątrz, ale również z wewnątrz, bo ci niemili podróżnicy, którzy wchodzą i zaczynają dziabać w środku miasta, też muszą być w jakiś sposób powstrzymani. Podoba mi się to, że tutaj mamy te potwory, które sobie idą i coś robią w trakcie swojego marszu, tak? Za każdym razem coś trochę innego.
a gracze muszą ich powstrzymać, ale co ciekawe, nie muszą ich jakby wszystkich zabić. Znaczy, dobrze by było, żeby tam przetrzebić te szeregi, ale z kolei podoba mi się też to, że warunkiem wygranej nie jest po prostu zabij wszystko, co się rusza. Tak? Bo to ile można, tak? Ile można po prostu na tej zasadzie bazować. Podoba mi się, że wygrać można albo poprzez zbudowanie wszystkich murów i to też kwestia tego, że wystarczy je zbudować do miasta, żeby one tam były, a nie, że trzeba je wyłożyć. Albo poprzez zamknięcie tych tytułowych Shadow Riftów. Dzięki temu gracze mają troszeczkę większą możliwość balansowania tym, co robią. Tak? To nie jest ustawienie się tylko i wyłącznie na wyrzynanie mobów, ale jest jakiś, wiecie, element kombinowania. Którędy pójść, co zrobić, do czego jest nam szybciej, czy będziemy zbierać zasoby na szybki zakup ścian, znaczy murów, czy może będziemy próbowali szukać Shadow Riftów w talii potworów. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście podoba mi się też to, że dużo łatwiej jest przegrać niż wygrać. I przegrana też nie jest powiązana jakby ze śmiercią graczy, tak? Ale z tym, co dzieje się w mieście. Czyli jeżeli w mieście nie będzie ludzi takich normalnych, no to przegrywamy. Jeżeli wszystkie trupy wejdą, jakby te karty ciał, też przegrywamy. Albo jeżeli potwór jednym atakiem zniszczy miasto. Super, że nie zostało to jakoś, wiecie, wrzucone w... O dobra, jeżeli gracze zginęli, to koniec gry. To jest okej. Podoba mi się różnorodność kart, która jest w Shadow Riftie. Mamy tam 6 różnych talii potworów i to jest naprawdę super, spoko, dobra liczba, zwłaszcza, że rozgrywka przy użyciu różnych kart, różnych talii potworów jest różna. To nie są na jedno kopyto potwory, ale czuć, że tam walczymy, czy to z nekromantami, czy z drołami, czy ze smokami. To się czuje w jakiś sposób. Podoba mi się, że jest sporo kart tych dostępnych dla bohaterów. Też ten rynek, z którego kupujemy karty, można złożyć na wiele sposobów. I przy tym podoba mi się takie podejście, że mamy jakby dwie metody składania tego rynku. Są scenariusze, gdzie do każdej talii potworów jest powiedziane, dobra, jak bierzesz taką talię potworów, to na rynek weź takie, a takie karty. Tak? Bardzo fajnie to jest zrobione, ale oczywiście jeżeli ktoś nie chce, żeby instrukcja mu mówiła, jakie karty ma wyłożyć do rynku, jest talia randomizerów. Proszę bardzo, można sobie wylosować, co w rynku ma siedzieć. Oczywiście trzymając się tam odpowiednich zasad, że tyle ataków, tyle sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne podejście, które raz, że pozwala w pewien sposób oswoić się z danymi potworami. Tak, okej, mam taką talię, gram takim rynkiem. Prawdopodobnie jest to rynek ustawiony tak, żeby było okej. Nie za łatwo, nie za trudno. Ale jak chcę jakieś inne wyzwanie, proszę bardzo, mogę sobie wylosować. Podobają mi się grafiki. W części są takie dość standardowe fantasy, ale coś sobie mają. Taki fajny urok. Szkoda tylko, że na przykład na potworach te grafiki nie są większe. Przydałyby się, tak? Ale poza tym naprawdę przyjemnie się to ogląda. Co mi się jeszcze podoba, jest emocjonująca rozgrywka. Naprawdę można tutaj sporo pokombinować, można się w cudzysłowie podenerwować, pozastanawiać jak to będzie, co nam wyjdzie, czy uda się przetrwać kolejną rundę, czy znajdziemy coś, co jest nam potrzebne i tak dalej, i tak dalej. I już nie mówię nawet tutaj o dociąganiu kart z własnej talii, ale o tym, jaki potwór wyjdzie, czy wiecie, czy odkryjemy potwora, który jeszcze znowu będzie mógł wejść, czy też będzie za drogi. Naprawdę jest tutaj sporo emocji, sporo takiego klimatu, powiedziałbym, daje to wszystko radę. Co tutaj sobie jeszcze napisałem? Ciekawe ułożenie faz. Tak, to też mi się dosyć spodobało, że najpierw mamy ten taki, tą taką część rundy, w której robimy pewne rzeczy z planszą, tak, odświeżamy karty i tak dalej,
wykonujemy akcję potworów, żeby nie było za łatwo, a potem gracze jednocześnie wykonują swoje akcje, zagrywają karty, można się tutaj dogadywać i to jest bardzo ciekawe, to mi się bardzo spodobało, że to nie jest tak, że jeden gracz wykonuje akcję i wiecie, w kolejności gdzieś tam narzuconej. Nie, tutaj każdy robi to, co uważa w momencie, w którym uważa za stosowne. I to pozwala przy niektórych zestawach kart na naprawdę ciekawe i fajne kombinacje tego, co robią ze sobą gracze. Natomiast są jeszcze rzeczy, które mi się w tej grze nie podobają. I po pierwsze, skalowanie gry. Gra mówi, że jest od 1 do 6 graczy, o ile dobrze pamiętam. Tak, od 1 do 6 graczy. I moim zdaniem gra kłamie. Na jednego, to nie jest gra dla jednego gracza. Granie solo jest jakimś ciężkim, według mnie, dramatem. Nie wiem, czy da się tę grę wygrać solo. To jest... Po pierwsze, jesteśmy odarci z całej tej... z całego tego klimatu pomagania sobie i współpracy i tak dalej. A po drugie, mam wrażenie, że potwory mają dużo większe możliwości niż ten pojedynczy gracz, z uwagi na to, w jaki sposób gra jest zbudowana. To nie jest gra na jednego gracza. Na dwie osoby już się gra lepiej, ale myślę, że tak od 3 osób zaczyna to nabierać skrzydeł i rumieńców i w ogóle wszystkiego, co powinno być nabrane przez grę planszową. To nie grajcie w to solo. Jeżeli myślicie o tym jako o grze solo, zapomnijcie. Naprawdę. Druga rzecz, która mnie troszkę uwiera, to losowość. I teraz to jest deck builder, więc mamy wbudowaną tutaj losowość do ciągu kart. I to jest dla mnie okej. Ale mamy tutaj też 3 inne talie, z których losowo wyciągamy w trakcie gry karty. I nie mam jakby nic przeciwko temu, że w jakiejś karcianej grze mamy talię, z której wyciągamy karty i to tworzy nam pewną losowość. Ale tutaj, kiedy mamy 4 różne talie, z których wyciągamy karty i które to karty wpływają na rozgrywkę, może się zdarzyć, dość często nawet mi się zdarzało, że układ tych kart będzie wyjątkowo irytujący. Na przykład karty miasta, gdzie wchodzą jacyś źli kolesie, którzy tam, źli podróżnicy, i zaczynają bruździć. I tych kart miasta mamy na dzień dobry 10, tak? I jest tam mnóstwo strażników. I mamy gościa, który mówi, że jeżeli zostały wyłożone karty miasta, jest on i przynajmniej jeden strażnik, no to on ucieka. I teraz zdarzały mi się kiedyś, na przykład 3 tury pod rząd, że zawsze koleś wychodził bez żadnego strażnika, co było mało prawdopodobne, a się zdarzało. Tak samo potwory, tak? Czasami wyjdą takie potwory pomimo tasowania, że po prostu głowa mała, tak? Że rozwalają nam wszystkie plany, jakie możemy tylko zrobić. Shadow Rifty, pomimo tego, że wtasowujemy je po połowie do góry i dołu talii potworów, też mogą się gdzieś tam ustawić turbo daleko. Złożona losowość do ciągu z 4 różnych talii, no, potrafi tutaj zirytować, tak? Jakby nie mam nic przeciwko samej losowości do ciągu, ale takie złożenie czasem niesamowicie mnie irytowało. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o to, co mi się w grze podobało i co mi się nie podobało. Czas zatem to podsumować. Zanim jeszcze podsumuję, to tylko dorzucę jedną uwagę. Ja dostałem również dodatek, który nazywa się Skittering Darkness, o ile dobrze pamiętam. Nie będę go recenzował osobno. Tam dochodzą 2 nowe frakcje, Venom Brood i Relentless Dead, czyli undeady i takie zatruwacze fajne. Dochodzi sporo kart dla graczy. Nowi wieśniacy i tak dalej. I dochodzą 2 ciekawe mechaniki. Jedna to są trucizny, które działają na wieśniaków, na mieszkańców miasta. Są specjalne karty. I druga to są klątwy od nieumarłych,
które bardzo ciekawie działają, bo zmuszają gracza do wykonania czegoś złego, oczywiście, znaczy zmuszają, tak? Mają jakiś negatywny efekt, ale w momencie, kiedy tę klątwę odrzucamy, to ona nie trafia do naszego stosu kart odrzuconych, tylko do gracza po lewej, jeżeli dobrze pamiętam, czyli klątwa krąży. Bardzo ciekawie zrobione. Dlaczego nie będę recenzował osobno tego dodatku? No bo to jest trochę kart po prostu i jedyne, co ten dodatek w zasadzie robi, oprócz dodania nowych, ciekawych rzeczy, to zwiększa różnorodność. A o to w tej grze w zasadzie chodzi. Grze Skittering Darkness, bardzo fajna sprawa. No dobra, to teraz podsumowanie, czyli trzy pytania, trzy odpowiedzi. Pytanie numer jeden, moja BGG-owa ocena dla Shadow Rifta. No i to będzie 7,5. Podoba mi się ta gra. Naprawdę mi się podoba, ja chętnie w nią sobie zagram. Czasem nawet chętnie zaproponuję, bo lubię tego typu rozkminę, tak? Współpracę, aby pokonać wspólne zło, które, no, które jest ciężkie do pokonania. Tyle, że ta gra nie istnieje w próżni i mam już takie tower defensy, gdzie wspólnie bronimy jakiegoś miejsca przed najazdem monstrów, które podobają mi się dużo bardziej i do tej pory mi się jeszcze nie znudziły i w które zagram dużo chętniej. Dla mnie są ciekawsze niż Shadow Rift. No i to jest oczywiście Eon's End oraz Xenoshift Dreadmire. Te gry jako pierwsze na pewno by powędrowały na stół, ale Shadow Rift, no gdzieś tam tuż za nimi, kawałek za nimi jest i byłby brany także pod uwagę. Przyjemnie się w niego gra, byle nie samemu. Są emocje, jest klimat, no ale mam gry, które są dla mnie ciekawsze. 7,5 dla Shadow Rifta. Druga sprawa, czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Znalazłem ją w sklepie, chyba w jednym sklepie, za 210 zł. No i przyznam, że bym się zastanawiał. Może gdybym nie miał Eon's Enda i Xenoshifta i nie znał tamtych gier, to pewnie bym kupił. Tak, mając te dwie gry, raczej nie. Raczej namówiłbym kogoś innego do zakupu i grał, jak już, u niego. Z drugiej strony te 210 zł to nie jest jakaś dramatyczna cena za tę grę, moim zdaniem. Jest to ok. Zwłaszcza, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to była wersja z planszą, czy bez. Gdyby to była wersja z planszą, to spoko. I pytanie numer 3. Czy Shadow Rift... Ach, Jezu, jakie to jest ciężkie. Czy Shadow Rift zostaje w mojej kolekcji? Tak, na razie zostaje. Jest brany pod uwagę przy wychodzeniu na stół. Czasami jest grany, więc spoko, może sobie leżeć. Nie ma co prawda jakiejś turbobezpiecznej pozycji. Jest to jedna z tych gier, która, jeżeli ktoś będzie ją ode mnie chciał wziąć, a będzie miał coś, na czym mi zależy, to raczej bez jakiegoś uronienia łzy z Shadow Riftem się rozstanę. No dobra. I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję, że wytrzymaliście tę tyradę i wytrzymujecie wszystkie inne moje tyrady. Dziękuję serdecznie za to, że mnie oglądacie. Jak zawsze, lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. Zapraszam Was na Instagrama i na Facebooka. Linki są oczywiście w opisie do tego materiału. Jeżeli podoba się Wam to, co robię, to nie wiem, zasubskrybujcie albo może zerknijcie na Patronite'a i będziecie mieli ochotę mnie wesprzeć. Mamy fajne rzeczy w grupie dla patronów, ale nic, żadnych tam ekskluzywnych materiałów, także spoko. Link do Patronite'a jest na dole, też również w opisie do tego materiału. Jak zwykle zachęcam też do zaglądania do innych recenzentów, tych wideo, tych pisanych i tych, którzy robią podcasty, bo warto dowiedzieć się, kto jaką ma opinię i co myśli o grze planszowej, nie tylko jeden brodaty gościu. No a przede wszystkim grajcie w planszówki, namawiajcie innych do grania, bo to jest świetna metoda na spędzanie czasu ze znajomymi, z przyjaciółmi. No dobra, to na dzisiaj wszystko. Do zobaczyska następną razem. Heja!